Drodzy Państwo, myśmy musieli sporo się nawiedzić nawet nad tym, w jaki sposób przedstawić Code for Green, bo jest to program z jednej strony dosyć prosty i sama idea jest prosta, czyli programujemy i rozwiązujemy właściwie problemy różnego rodzaju środowiskowe za pomocą technologii programowania, ale z drugiej strony bardzo skomplikowany, dlatego że pracujemy elastycznie, nie pracujemy na scenariuszach, pracujemy bezpośrednio z nauczycielami, ale także z uczniami, cały czas wspieramy szkoły, mentorujemy je, więc przedstawienie tego nie jest wcale takie proste, ale ja się bardzo cieszę, że udało nam się właśnie taki film zrobić, jeden z naszych filmów, który mam wrażenie, że przedstawię Państwu ideę tego, jaki właściwie efekt przynosi Code for Green i skąd to się wszystko wzięło. Myśmy myśląc o Code for Green i będąc na takim pierwszym etapie realizowania i właściwie przygotowania tego programu, wychodziliśmy z założenia, że są takie dwa główne scenariusze przyszłości i jeden to jest taki, w którym środowisko ma bardzo duże znaczenie i jest jednym z najważniejszych indykatorów zmian i wpływa na nasze życie i to bez względu na to, czy będziemy w takiej sytuacji społeczno-gospodarczej, że będziemy dbali o zrównoważony rozwój i rzeczywiście będziemy dbali o środowisko, czy również w sytuacji takiej, gdzie mimo różnych usilnych działań związanych z dbaniem właśnie o środowisko, czy o to, aby zapobiegać zmianom klimatu, będziemy musieli się do nich adaptować i kryzys klimatyczny nas czeka. Czyli bez względu na ścieżkę wyboru, to środowisko jest po prostu ważne. Oczywiście chcemy, żeby to była ta pierwsza ścieżka, w której rozwijamy się w sposób zrównoważony środowiskowo i nie musimy się zmierzyć i mierzyć na przykład z kryzysem klimatycznym. A druga istotna ścieżka w tych scenariuszach przyszłości to jest jednak technologia dla nas i ona jest dwojako ważna i interesująca. Z jednej strony dlatego, że wspiera między innymi zapobieganie zmianom klimatu czy adaptację do zmian klimatu, a z drugiej strony również z tego względu, że technologia może również w pewien sposób oczywiście wpływać na zmiany klimatu i o tym też zawsze musimy pamiętać. I wychodząc z tego założenia właśnie stwierdziliśmy, że program, w którym będziemy uczyli sprawczej, praktycznej edukacji, która będzie wspierała też działania później i umiejętności uczniów wychodzących ze szkół na rynku pracy, to jest coś, co jest i będzie naszym celem naszych działań. I jeżeli przejdziemy dalej i opowiem nieco Państwu o Code for Green od strony tego, co w środku tak naprawdę jest, to mamy dosyć prosty podział tego, w jaki sposób kierujemy swoje działania. Kierujemy je po pierwsze do nauczycieli i później do uczniów i również dbamy o przestrzeń, gdzie edukacja się odbywa. Ale wracając do samego Code for Green, tak jak wspomniałam, jest to program, który uczy i wspiera naukę tego, jak rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą programowania i technologii, ale w oparciu o umiejętności miękkie, czyli o inicjatywność, kreatywność, odpowiedzialność, krytyczne myślenie, empatię czy współpracę, o której pan profesor wspominał na końcu swojej prezentacji, czyli jakby nie ma takiej dla nas, my nie widzimy takiej możliwości, aby dbać o kwestie środowiskowe i potrafić tworzyć dobre rozwiązania, które w jakiś sposób adresują w przyszłości te wyzwania, w tym wyzwania klimatyczne, bez posiadania tych umiejętności miękkich, które powodują, że zespoły tworzą
tworzące jakieś rozwiązania rzeczywiście tworzą je w oparciu o realne potrzeby i są to realne rozwiązania, które odpowiadają na różne problemy. I robimy to za pomocą różnych metod. Jedną z takich metod jest design thinking, która pewnie Państwu jest znana, ale jest to tylko jedna z metod, która doprowadza właśnie do tego, że wszystkie te działania są urealnione. I w ramach tego programu mamy kilka punktów i kilka obszarów, w których pracujemy. I jest to ochrona wód, jest to bioróżnorodność, są to zmiany klimatyczne i jest również obszar tak zwany Young Change Maker, czyli program, który skierowany jest do uczniów po to, żeby te kwestie związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodnością czy ochroną wód mogli uczniowie później, czy właściwie młodzi ludzie mogli później przeprowadzać i potrafili doprowadzać do zmiany. Do zmiany, która najczęściej dotyczy ich lokalnej społeczności czy lokalnych potrzeb. Tu jest ta lokalność jest niezwykle istotna, dlatego że wszystkie programy związane z Code for Green i wszystkie działania, które prowadzimy, one są bardzo mocno osadzone na lokalnych problemach, tak żeby one były namacalne i żeby uczniowie mogli je i również nauczyciele mogli je zrozumieć, zobaczyć i czuli je, tak? I wspomniałam o metodach, którymi pracujemy. Tutaj Państwu na przykładzie tych metod powiem chwilkę tylko o programowaniu i o technologii. To nie jest tak, że my uczymy programowania i technologii jako pewnego określonego pakietu warsztatowego i pakietu umiejętności i wiedzy, ale doprowadzamy do takiej sytuacji, w której nauczyciele i uczniowie pracując ze sobą nad jakimś konkretnym rozwiązaniem, które tworzą, w miarę potrzeb, poznają bardzo konkretne na przykład języki programowania, czyli tworząc jakieś rozwiązanie, które ma się zakończyć aplikacją na przykład do pomiarów jakości powietrza, która zostanie wdrożona w szkole lub w otoczeniu szkoły i w momencie, w którym pojawia się potrzeba tego, aby napisać to w określonym języku, to uczniowie po prostu ten język wtedy poznają, czyli nie robią tego a priori. I jest to fajne, ciekawe rozwiązanie, dlatego że tak naprawdę ono jest najbardziej motywujące. My mamy takich uczniów, którzy potrafili poświęcić swój czas wakacyjny na to, żeby poznać na przykład C++, czy poznać inne języki programowania, które były im potrzebne do realizacji projektu już od września, października. Więc widać, że ta motywacja jest bardzo duża. I wszystko zamyka się w warsztatach dla nauczycieli, warsztatach dla uczniów, które są realizowane w pracowniach Code for Green. I teraz obecnie my mamy 8 pracowni Code for Green, które są w 8 szkołach na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. I tam odbywają się zajęcia pozalekcyjne, bo Code for Green na ten moment to jest program, który jest realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych. I wspominałam o tym, że program jest w pierwszej kolejności skierowany do nauczycieli i po to, żeby nauczyciele pozyskiwali nowe umiejętności, nowe kompetencje, żeby tak samo na równi rozwijali się z uczniami w trakcie realizacji tego programu. W ten sam sposób poznają różne nowe metody pracy, czy to podczas warsztatów, czy podczas sesji mentoringowych, czy podczas własnych sposobów na to, żeby się rozwijać, które później wykorzystują również w programie. To, co jest ważne, my nie pracujemy na scenariuszach. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia w pracowniach i prowadzą zajęcia w taki sposób, że rzeczywiście razem z uczniów z uczniami poznają dany problem i poznają potrzeby, analizują ten problem i szukają rozwiązań, które dany problem czy właśnie wyzwanie mogą zaadresować. Muszą się uczyć też oczywiście współpracy, uczymy tutaj współpracy, komunikacji, ale też pracujemy nad empatią, bo wychodzimy wszyscy razem z założenia z naszymi nauczycielami też, żeby w sposób taki efektywny pracować z uczniami właśnie tą metodą, no, sami też musimy pracować nad własnym rozwojem. I dlatego my jesteśmy w bliskich też relacjach z naszymi nauczycielami, wspieramy ich w różnych sytuacjach, bo
To, co jest bardzo ważne w tym programie, to jest to, że jesteśmy elastyczni i w elastyczny sposób reagujemy na wyzwania. Więc byliśmy z naszymi nauczycielami w 2019 roku, kiedy nauczyciele występowali o to, żeby polska szkoła, polska edukacja była i bardziej efektywna i walczyli o jej dobry i pozytywny rozwój w przyszłości. W 2020, kiedy pojawiła się pandemia, również bardzo szybko reagowaliśmy wspólnie na wyzwania pandemii. Nasi nauczyciele i nasze programy były właściwie w ciągu kilku dni gotowe do tego, aby mogły być realizowane również online, nawet w tym najgłębszym lockdownie. No i teraz, kiedy wielu z naszych nauczycieli i w ogóle wiele szkół, z którymi współpracujemy, zwłaszcza z Dolnego Śląska, mierzy się również z tym, aby włączyć do szkół w taki fajny sposób i do nauki również dzieci w kryzysie uchodźczym. My też jesteśmy i też wspieramy te działania właśnie dzięki temu, że program jest bardzo elastyczny. Jeśli chodzi o uczniów, to znowu tutaj tak jakby mamy ten sam poziom współpracy, tyle że i pracy z uczniem, tyle że tą pracę bezpośrednią z uczniem odbywają po pierwsze nasi nauczyciele koordynatorzy, którzy już pozyskali pewne określone umiejętności, cały czas je rozwijają i pracują z uczniami wspólnie nad rozwiązaniami, w równym stopniu, razem je projektując, ale też pracujemy poprzez realizację różnych badań, wyjść terenowych, czy wypraw badawczych, takich jak na przykład do Parku Narodowego Ujście Warty, czy w ramach właśnie programu Young Changemaker, gdzie wspieramy dziewczęta, w pierwszej kolejności dziewczęta w tym, żeby otwierały się na przywództwo, na to, żeby być też liderami zmian, liderkami zmian, żeby potrafiły współpracować i żeby chłopcy też potrafili współpracować ze sobą w grupie, w tych mieszanych grupach, żeby też oddawali przywództwo, żeby potrafili wszyscy razem tworzyć też pewne określone środowisko wsparcia dla osoby, która daną zmianę chce wprowadzić. Bardzo ważna jest empatia i odpowiedzialność i tutaj bardzo mocno pracujemy też z uczniami, razem z naszymi nauczycielami, też nad tym, żeby ta odpowiedzialność się rozwijała wśród uczniów za środowisko, za to, co my robimy, za to, co zostawiamy. Tutaj nawet Państwo z lewej strony macie zdjęcie, gdzie uczniowie w ramach Young Changemakera robili własne koszulki, własne gadżety z upcyclingowe, takie, w których dzieci później mogły chodzić, mogły się identyfikować, bo doszliśmy wspólnie do wniosku, że chcemy mieć jakąś identyfikację i uczniowie chcą mieć jakąś identyfikację związaną z programem Code for Green, ale nie chcą produkować gadżetów, chcą je zrobić sami. Więc to jest jakby też element tego, w jaki sposób kształtujemy wspólnie odpowiedzialność i empatię uczniów. To jest niezwykle ważne też w kontekście tego, że badania współczesne pokazują to, że w szkołach współczesnych wzrasta obawa uczniów przed tym, w jaki sposób będą zmiany klimatu postępować, mimo tego, że coraz więcej edukacji klimatycznej pojawia się w szkołach. I to oznacza dla nas, że brakuje narzędzi praktycznej edukacji, czyli tego, w jaki sposób praktycznie edukować o zmianach klimatu i stwarzać warunki do sprawczości, czyli do zmiany. Czyli na przykład, jeżeli realizujemy jakiś projekt, tworzymy rozwiązanie, tworzymy na przykład aplikację, to ta aplikacja nie jest stworzona po to, żeby tylko była, tylko żeby ona rzeczywiście rozwiązała jakiś problem, który uczniowie sobie postawią. No i ostatnim elementem bardzo ważnym programu jest to, że funkcjonują w naszych szkołach pracownie. To są przestrzenie bardzo przyjazne, które integrują również różne obszary takie tradycyjne wiedzy, czyli na przykład przyrody, biologii, fizyki z technologią. Są zrobione w sposób demokratyczny, są podzielone na różnego rodzaju przestrzenie i do dyskusji, i do pracy, i do odpoczynku. I tak jak patrzę na Code for Green, to przygotowując program, który będzie skierowany właśnie
właśnie do państwa, jest skierowany do Dolnego Śląska, to jednym z jego głównych elementów jest nowy model edukacji klimatycznej. I ten nowy model edukacji klimatycznej to nie jest coś, co my do państwa przynosimy, tylko to jest coś, co będziemy wspólnie w trakcie realizacji tego projektu, programu w kolejnych 2 latach przeprowadzać. I ten model dla nauczycieli będzie skierowany przede wszystkim dla nauczycieli, ale on wymaga również od nas tego, abyśmy wspólnie pracowali nad nim w takim szerokim porozumieniu, w szerokim środowisku, czyli razem z przedstawicielami samorządów, z zaangażowaniem dyrekcji, rady rodziców, otoczenia społecznego czy organizacji pozarządowych, które też mają przecież ogromne doświadczenie w kwestii edukacji klimatycznej na Dolnym Śląsku. Mówimy tutaj o tym, żebyśmy grali wspólnie w curling w jednej drużynie. I ten model zakłada to, że będziemy właśnie angażowali rady pedagogiczne szkoły, to znaczy wychodzimy z założenia, że rada pedagogiczna szkoły nie tylko musi być poinformowana o tym, co się dzieje, ale także ważne jest, aby współpracowała ze sobą w ramach tego nowego modelu edukacji klimatycznej w szkole. Będziemy również tworzyć platformę do zarządzania wiedzą, która będzie Państwa wspierać w tym, aby nie trzeba było właśnie korzystać ze scenariuszy, ale żeby ten dostęp do wiedzy i ekspertów on był w ramach programu. Będziemy uczyć w ramach modelu poprzez działanie, czyli idziemy w stronę edukacji praktycznej, edukacji angażującej, która będzie edukacją sprawczą. Będziemy prowadzić badania terenowe, będziemy projektować rozwiązania, będziemy opierać się znowu na umiejętnościach dotyczących empatii i umiejętnościach miękkich i będziemy też wskazywać, w jaki sposób można organizować i przeorganizować przestrzeń państwa pracy również w ramach zasobów. No i co najważniejsze, ten nowy model edukacji ma być interdyscyplinarny, czyli on nie ma być skierowany tylko do przyrodników, czy tylko do osób zajmujących się informatyką, czy programowaniem, ale też ma mieć charakter właśnie interdyscyplinarny, czyli może być, projekty mogą być realizowane również przez polonistów, mogą być realizowane przez historyków i wspierane przez koordynatorów. I tutaj mamy taką strukturę tego modelu, nad którym pracujemy. Tak jak wspominałam, to jest jeszcze propozycja wyjściowa, i będziemy ją wspólnie w ciągu tych 2 lat dopracowywać, ale generalnie trzeba założyć, że ten model skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, do tego, jak pracować w szkole z uczniami. I pierwszy element tego modelu to jest sprawczość, która jest oparta o empatię. I chodzi o to, aby w ramach realizowanych zajęć pracować nad empatią po to, żeby uczniowie poczuli i chcieli realizować zadania, które związane są ze zmianami klimatu, z ochroną przyrody czy właśnie bioróżnorodności. Czyli te rozwiązania będą uczniowie nie tylko chcieli zrobić, nie tylko będą je planowali, ale rzeczywiście one powstają. Do tego jest potrzebne pewnego rodzaju powiązanie z przyrodą i ta odpowiedzialność za nią, o której pan profesor wspominał. Będziemy prowadzić też tą edukację w oparciu o wiedzę. Te wiedza i zasoby będą dostępne w szkole, ale nie tylko. My chcemy, aby uczniowie wychodzili na zewnątrz, bo chodzi też o to, żeby edukacja była urealniona, czyli że to, że pracujemy i wychodzimy poza mury szkoły i obcujemy z przyrodą, będzie też zwiększało zaangażowanie indywidualne uczniów. Więc edukacja musi być praktyczna i musi być odsadzona w rzeczywistości, w jakiś tam sposób, w sposób taki, w którym jeżeli doświadczamy przyrody, możemy, tak jak mówił Albert Einstein, odczarować też tą tajemnicę, która za nią się kryje. I tutaj właśnie ten element dotyczący zarządzania wiedzą, platformy, która będzie Państwa wspierać, też jest istotny w tym modelu. Kontekst regionalny to jest trzeci element, który jest bardzo ważny. Osadzamy ten program na Dolnym Śląsku,
który jest też regionem dosyć charakterystycznym. Jest regionem, w którym trójstyku polsko-czesko-niemieckiego. Wychodzimy z założenia, że zmiany klimatu granic nie znają. No i musi być oczywiście współpraca między różnymi interesariuszami do tego, aby edukacja klimatyczna w szkole mogła być zrealizowana i żeby ten model edukacji klimatycznej był wdrażany, warto jest doprowadzić do sytuacji takiej, w której będziemy się wszyscy rozumieli i będziemy też rozumieli wyzwania, które właśnie przed Dolnym Śląskiem stoją, jeśli chodzi o kwestie dotyczące zmian klimatu, też o kwestie, o których wspominał pan dyrektor Kasprzak z Urzędu Marszałkowskiego. No i ostatni element, to jest ten element, który bardzo mocno wywodzi się z doświadczeń Code for Green, czyli projektowanie rozwiązań związanych z klimatem i z technologią, po to, żebyśmy mogli doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie powstają konkretne rozwiązania i te konkretne rozwiązania powodują to, że uczniowie czują sprawczość i czują to, że rzeczywiście udaje im się nie tylko pozyskać jakieś umiejętności, nie tylko zdobyć wiedzę, ale przede wszystkim zmienić coś, bo ta sprawczość jest najbardziej istotna też w kontekście oczywiście tego samopoczucia, o którym wspominał pan profesor, żebyśmy nie mieli uczniów, którzy obawiają się zmian klimatu, ale nie wiedzą, co z tym zrobić, co zresztą dotyczy różnych sfer życia, ale także ta sprawczość wiąże się z tym, że uczniowie nasi będą wchodzili na rynek pracy właściwie od 2027 roku do 2045 roku obecnie i na tym rynku pracy będą w określony sposób funkcjonować. Im bardziej będą przygotowani, im bardziej będą nastawieni na współpracę, tym więcej będziemy mieć sytuacji takiej, gdzie konkretne kwestie dotyczące na przykład zmian klimatu, czy wyzwań środowiskowych, czy w ogóle wyzwań społecznych będzie po prostu rozwiązywalnych. I na koniec chciałabym tylko Państwu powiedzieć, że ten element badań i edukacji w terenie, który Państwu pokazałam, to jest taki element, który chyba jest w pewien sposób też kwintesencją naszej pracy, więc pozwolę sobie poprosić Marka o to jeszcze, żeby pokazał Państwu, jak pracujemy na filmie. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, to oczywiście jestem też do dyspozycji na czacie, ale też mailowo. Dziękuję serdecznie za uwagę.